Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zacząłem widzieć różne światła, różne kolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie. Zagadkowe obiekty. Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć. Tajemnicze istoty. Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Budzi mnie skrzypienie drzwi, znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj! Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W Radio Paranormalium rozpoczynamy 15, bardzo przez wielu upragniony i wyczekiwany odcinek podcastu Mówią Świadkowie, a upragniony i wyczekiwany dlatego, że zgodnie z zapowiedzią będzie wypełniony relacjami o obserwacjach UFO i zjawisk zaliczanych do takiej kategorii około-ufologicznych. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsza audycja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części powrócimy do sprawy zbiorowej obserwacji UFO nad Kętrzynem w roku 1995. Wysłuchamy bowiem wypowiedzi dwóch kolejnych świadków tej obserwacji. W drugiej zaś części usłyszymy z kolei kilka relacji przekazanych przez naszego słuchacza mieszkającego obecnie w Danii. W tym jedną całkiem świeżą relację o obserwacji UFO pod koniec grudnia 2019 roku. Zanim jednak przejdziemy do rozmów ze świadkami, tradycyjnie przypomnę kontakty, pod którymi możecie Państwo nadsyłać swoje relacje. Nasze numery telefonów to 32 746 0008. 32 746 0008. Komórkowy 530 620 493. 530 620 493. Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002. 36 08 8002. Jesteśmy także na Facebooku. Adres naszego fanpage'a to facebook.com/radioparanormalium. facebook.com/radioparanormalium. Można również wysyłać nam e-maile na adres radiomałpa-paranormalium.pl. radiomałpa-paranormalium.pl. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Przy okazji gorąca prośba do osób nagrywających wiadomości na skrzynkę głosową. Bardzo serdecznie prosimy, aby przynajmniej ogólnie opisać, w jakiej sprawie chcecie się Państwo z nami skontaktować. Ponieważ sama wiadomość na zasadzie halo halo, dzień dobry, proszę o kontakt, do widzenia, tak po ludzku nic nam nie mówi i po prostu nie wystarczy. Ponadto słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bardzo serdecznie prosimy o podanie numeru telefonu, na który mamy oddzwonić. Przejdźmy zatem do przygotowanych na dziś relacji. Tak jak już mówiłem, w pierwszej części dzisiejszej audycji powracamy do sprawy zbiorowej obserwacji obiektu przypominającego spodek, to znaczy taki zarys utworzyła widoczna grupa świateł w okolicach Kętrzyna w 1995 roku. Jak Państwo zapewne pamiętają, w 9 odcinku naszej audycji zaprezentowaliśmy obszerną rozmowę z jednym ze świadków manifestacji tego obiektu bądź obiektów. Szczęśliwie naszemu słuchaczowi udało się namówić jeszcze dwie osoby, siostrę oraz wujka mieszkającego w miejscowości Ryn, do odbycia krótkich rozmów i opowiedzenia, jak całe zdarzenie wyglądało z ich perspektywy. Rozmowę ze świadkami zaprezentujemy już za moment, najpierw jednak, gwoli przypomnienia, wysłuchajmy wybranych fragmentów rozmowy zaprezentowanej w 9 odcinku. Będą to fragmenty odnoszące się do wyglądu i zachowania obiektu oraz jego wpływu na otoczenie.
One jest istotne dlaczego. 95 rok, kiedy dokładnie doszło do tej obserwacji, jaka to była miejscowość, to było jak lato, to wyglądało? Lato niedaleko Kętrzyna, to jest, wie pan, tam jest Gierłosz, całe zdarzenie zostało opisane w Gazecie Kętrzyńskiej. Moi rodzice opowiadali, kupili ten artykuł, opowiadali, że wojsko po prostu wyciszyło to w ten sposób, że uznali, że to było country w Mrągowie. Pan wie, że jest coś takiego, natomiast między Kętrzynem a Mrągowem jest odległość ogromna. Po drugie, światła odbijają się na niebie, a nie rzucają prostej linii światła na trawy. No i po trzecie, moja mama z moją ciocią, kiedy to zobaczyły, one wyszły na papierosa. My spaliśmy pod namiotem koło domu mojej cioci i mojej babci, na takiej działce, no, przy domu. I nagle mówią, że coś się podnosi pod traw, zaczyna to światło, trawy zaczynają wirować, światło się podnosi, patrzą się na górę, a tu nagle wielki, ogromny spodek, 6 rzędów świateł, czy 9, nie pamiętam. Moja mama liczyła z ciocią te chyba światła, więc ona tam pamięta dobrze. Obiekt się poruszał bardzo szybko, w sensie z jednego punktu do drugiego, bezgłośnie przemieszczał się, tak jakby szukał czegoś, w 3 punkty sobie obierał, taki trójkąt i rzeczywiście mój wujek, z którym już raczej nie mamy kontaktu, też widział ten obiekt, tutaj taka śmieszna relacja, siedział w warsztacie samochodowym, zobaczył też to, to było w Rynie, on był w Rynie, niedaleko od Kętrzyna i mówi, że też to widział. Zaczął mrugać do nich światłem reflektora, którym sobie podświetlał samochód, no i akurat on pił ze swoim kolegą, jego kolega się schował do kanału pod samochód i powiedział, oszalałeś, przestań do nich świecić, bo jeszcze tu lecą. Moja babcia, która wyszła w tej miejscowości koło Kętrzyna, kiedy to zobaczyła świętej pamięci niestety, moja babcia powiedziała, że koniec świata i schowała się do domu. No a reszta, część mojej rodziny, tutaj moja siostra, moja mama akurat są osobami, które mi się wydaje, że na pewno moja siostra mogłaby to potwierdzić, tak? Więc jest świadek taki wiarygodny. Natomiast mój tata nie będzie chciał na pewno. Ten obiekt był duży, moim zdaniem duży. Moja mama mówi, że to około wielkości kilku do kilkunastu metrów. No i po jakimś czasie odleciał, te chmury po prostu się rozstępowały, jak on odlatywał. Mam takie pytanie odnośnie tego spotka. Czy to był obiekt taki fizyczny, w sensie, czy on w środku był pełny, czy była między tymi światełkami jakaś taka przestrzeń pusta? Te światła były bardzo mocne. Ciężko stwierdzić, czy to było metaliczne. Po prostu dla mnie, bo to było już dawno, 95 rok, to było tak, że przestrzeni między tymi światełkami nie było widać. Ale co to było, jak to wyglądało, to panu nie powiem dokładnie. Jedno wiem, że jak to przelatywało w stronę na przykład Rynu, to perspektywa, wiadomo, stwarzała, że ten obiekt był widziany bardziej z boku, tak? To był rzeczywiście spodek, ale nie wiem dlaczego do dzisiaj nie pamiętam tak jakby góry tego obiektu, bardziej tak jakby dół, wygięty dół z tymi światłami. Moja mama bardzo go dobrze pamięta, bo ja na przykład w swojej pamięci pamiętam taką rzecz, że dla mnie ten obiekt, nie wiem dlaczego, był wielki jak 3 stadiony. A moja mama opowiada, że on nie był większy jak kilkanaście metrów. No to nie wiem dlaczego właśnie taka jest różnica rozbieżność między naszymi relacjami, gdzie ja gdzieś tam też pamiętam 9 rzędów świateł, ona inaczej to liczyła, no jakoś tak. Czy ten obiekt emitował jakieś dźwięki, wpływa jakoś w ogóle na otoczenie? Powiem panu tak, ja pamiętam jedno, że trawa, jak on się zniżał, to trawa na łące przed tą posesją tak się wyginała, jakby w okręg coś takiego. Natomiast podejrzewam, że ta osoba, która tam wtedy prowadziła to gospodarstwo, nawet nie zwróciła na to uwagi, bo to wyglądało jak wiatr. Jak wiatr czasem ugina zboże, to zostawia takie połacie nierówno położone, prawda? Nie jak rzeczywiście piktogramy, tylko po prostu nierówno położone takie płocie. No to tak trawa musiała być położona w tamtym miejscu. Niestety nie było wtedy jeszcze głośno o piktogramach, więc z rodzicami nie poszliśmy na tą łąkę, bo to było dosłownie rzut beretem, dosłownie, ja wiem, 20 metrów, żeby spojrzeć na tą łąkę, ale jakoś nikt sobie nie zawracał tym głowy. Ile czasu trwała cała ta obserwacja? Ja pamiętam jedno, że moi rodzice wyszli na papierosa i zawołali nas. My oglądaliśmy to, nie wiem, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut i poszliśmy spać. Natomiast oni mówią, że moja mama chyba, jeśli dobrze pamiętam, mówiła, że to późno w nocy, jak oni położyli się spać, ale to już będę musiał dopytać po prostu mojej mamy, czy to była druga w nocy, czy to była północ, jak oni poszli spać i to jeszcze sobie latało. Niby gdzieś tam na chwilę wnikało, bo tak jak mówię, za horyzont, w stronę Rynu się kierowało, raz w stronę Rynu, a raz w stronę, to jest chyba Mrągowa, jeśli dobrze pamiętam, taki trójkąt.
cały czas tworzyło. I tak w ciągu sekundy potrafiło się przemieścić w tamtą stronę i widać było go w odległości tam, że gdzieś tam jest. Za chwilę wracało do nas, po czym w następną stronę. I tak też nie wiem, czemu pamiętam dźwięk, jak nie było dźwięku, bo moja mama mówi, że nie było dźwięku. Ja pamiętam takie szumienie bezszelestne i powrót jakiś. Natomiast to po prostu przesuwało się, jakby pan robił teleport, dosłownie. To, czyli te ruchy tego obiektu, to przesuwanie się, obiekt wykonywał takie dosyć gwałtowne te manewry, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, dokładnie. Natomiast moja mama mówi, że po pierwsze nie było dźwięku, po drugie, że tych rzędów świateł tam było mniej, tak, i że ten obiekt był mniejszy. Rozumiem, że poza tą reakcją ze strony trawy nie towarzyszyły tej manifestacji obiektu jakieś inne zjawiska. Pamiętam tak, że chmury, które tam w ogóle się pojawiły, bo one się tak jakby rozgoniły, błyskały kolorowo, nie wiem dlaczego, ale od góry. I one tak jakby błyskały na kolorowo, w różnych kolorach. Był to fragment rozmowy zaprezentowanej w 9 odcinku audycji Mówią Świadkowie. Polecam Państwa uwadze wysłuchanie całej rozmowy, gdyż świadek zawarł tam również obszerny opis bliskiego spotkania z humanoidalnymi istotami, do którego doszło tej samej nocy tuż po obserwacji UFO. A tymczasem, zgodnie z zapowiedzią, oddajmy głos siostrze naszego słuchacza. To jakby pani mogła opisać jakoś swoimi słowami, jak ta obserwacja wtedy wyglądała, bo z tego co pamiętam, to było w Kętrzynie w 1995 roku, z tego co brat mi przekazywał. Tak, tylko to nie było dokładnie w Kętrzynie, tylko w takiej małej miejscowości niedaleko Kętrzynu, Kętrzyna w Langankach. I to było bardzo dawno temu, więc ja nie pamiętam początku zdarzenia. Pamiętam już jak to się działo, jak któryś raz z kolei ten obiekt się pojawił. Ja byłam malutkim dzieckiem, miałam 9 lat, więc jak bracia zawołali, że coś jest na niebie, no to po prostu poszłam i zaczęłam się przyglądać. Na początku spekulowaliśmy, że prawdopodobnie to są reflektory z dyskoteki, no ale jesteśmy ludźmi inteligentnymi, więc zupełnie to na te reflektory już po pierwszym razie nie wyglądało, dlatego że zachowywało się zupełnie inaczej, to znaczy tam rozganiało chmury i też reflektory tak zanikają, natomiast tutaj to światło było bezpośrednio skierowane na nas też. No i widzieliśmy obiekt, który pojawiał się nad nami i co jakiś czas chował się za takim niedużym drzewem, a nad nami był ogromny. Chował się za takim maleńkim drzewkiem na wzgórzu. I tak naprawdę z tego, co ja pamiętam, no to jest tylko to, rzędy świateł na tym obiekcie, to nie było tak, że i to też jakby wykluczyło reflektory, ponieważ już nie pamiętam oczywiście ilości tych rzędów, tych świateł, niemniej jednak to były faktycznie rzędy. I ten obiekt, on obniżał tą swoją wysokość i był trochę wyżej, trochę odlatywał, przelatywał znowu, czyli trochę tak jakby był badany teren. Trochę tak jakby zmieniał co chwilę położenie. Tak, dokładnie. Dlatego my, tak jak panu powiedziałam na samym początku, natychmiast doszliśmy do wniosku, że absolutnie to nie są reflektory, że to w ogóle nie przypomina. Po prostu człowiek chciał sobie to wyjaśnić w jakikolwiek bardziej przyziemny sposób niż to, co widzieliśmy. No i później okazało się, że wujek, który był wiele kilometrów od nas, w tym samym czasie widział to samo. W jakiej miejscowości był wtedy wujek? Ojejku, nie wiem, czy ona się naprawdę tak nazywa, ale to są Skorupki nad jeziorem. Mam nadzieję, że to dokładnie tak się nazywa. I kilka dni później były informacje w radiu mrągowo. Podawali informacje faktycznie, że był widziany taki obiekt, niezidentyfikowany obiekt, że wojsko się tym zainteresowało i zaraz po tym wszelkie informacje na ten temat zniknęły i już absolutnie niczego nie mogliśmy się doszukać. Jako że to były lata 90., no to oczywiście niestety nie mogliśmy tego w żaden sposób nagrać, no bo nawet
kamera czy aparat taki, który każdy miał tam przy sobie, po prostu no nie dałby rady, bo to była noc, więc no, nie mogliśmy niestety jakoś tego uwiecznić. Ale na szczęście była tam cała rodzina, więc... A pani wspominała, że obiekt pojawił się już któryś raz z rzędu. Jak długo bracia obserwowali ten obiekt? Czy dzielili się jakoś swoimi wrażeniami? Tak, tak, bo to... ja, tak jak mówię, nie pamiętam, kto jako pierwszy w ogóle przed braćmi go zauważył. Natomiast my wtedy spaliśmy w namiocie, więc bracia mnie zawołali, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno nie ja jako pierwsza go zobaczyłam, tylko po prostu wybiegłam z namiotu, żeby zobaczyć to. I my w ogóle staliśmy tam wszyscy, to trwało długo, bo no tak 15-20 minut, to my na 100% na to patrzyliśmy. To nie było tak, że obserwowaliśmy to minutkę, dwie, to się działo, to trwało, tak, że my mogliśmy o tym rozmawiać, zastanawiać się nad czym. Oczywiście ten obiekt nie był cały czas nad nami, tylko, tak jak panu wspomniałam, on się chował za to drzewko. Przeogromny obiekt, naprawdę, bo to był tak, no, taki spodek po prostu. Co prawda ja nie widać było dobrze krawędzi, czyli ja nie jestem w stanie na przykład panu określić, nie wiem, czy on był gładki, powiedzmy, czy jaki miał kolor i tak dalej, dlatego że te reflektory, te światła, które były na tym obiekcie, były tak mocne, że no nie widać było tego materiału pomiędzy. I to było zdumiewające, że no perspektywicznie to drzewko od nas, ono miało tak, jejku, żebym pana nie skłamała, no może, nie wiem, 40-50 centymetrów. I ten gigantyczny obiekt właśnie wlatywał za, więc musiał no, bardzo wysoko też wlatywać. No, trudno jest mi powiedzieć, ale działo się to tak niebywale szybko, że no było to coś, czego nie jesteśmy w stanie zapomnieć. No właśnie, jeżeli chodzi o kształt, to jest, mogę powiedzieć, że wydaje mi się przynajmniej, że da się jakoś tak w miarę go określić, ponieważ brat, z tego co tutaj mówił, właśnie taki zarys, ta widoczna grupa świateł utworzyła taki zarys jakby spotka i brat jakiś czas temu także wysłał mi rozmowę taką krótką z waszym wujkiem, który z kolei przyrównał to do takiego jakby trapezu trochę. Tak więc myślę, że jakoś tam... Może, no i tak jak mówię, ja miałam niecałe 9 lat, bo to był 95, ja się urodziłam w 86, więc no niecałe 9 lat. I tak jestem dla siebie pełna podziwu, że tyle pamiętam, bo to było moje takie pierwsze zdarzenie i też w domu jakoś, to znaczy my żyliśmy w przeświadczeniu, ale takim bardziej naukowym, że no nie jesteśmy sami we wszechświecie, że na pewno życie gdzieś jest, ale w domu się o tym jakoś tak nie rozmawiało, nie byliśmy ludźmi, którzy mają jakąś manię na tym punkcie, więc dla mnie to był taki szok, że i tak cieszę się, że cokolwiek z tego pamiętam. Natomiast no, na pewno wujek, czy prawie o 2 lata starszy brat, pamięta więcej, prawda? A brat wspominał także coś o obserwacji, o tym, jak to zaobserwował ojciec. Czy ojciec coś wspominał, jakoś dzielił się swoimi później wrażeniami, odczuciami, spostrzeżeniami na temat tej obserwacji? Ze mną nie, dlatego że ja w ogóle bardzo mało na ten temat z kimkolwiek rozmawiałam i pewnie też dlatego tak mało z tego pamiętam, ponieważ środowisko, w którym się obracałam, raczej było sceptyczne do takich rzeczy, więc starałam się o tym nie mówić. Nie dlatego, że nie uważam, że to jest prawda, bo to jest prawda, tylko dlatego, że uważałam, że po prostu konfrontacja w tej kwestii jest mi do szczęścia niepotrzebna, więc no nie, ja niestety z tatą nic na ten temat. Jedynie to, że faktycznie widzieliśmy, tak, że oglądaliśmy, ale ja nie zadawałam mu żadnych pytań, żeby jakoś uściślić, jak on to pamięta. Bardziej właśnie brata to zawsze interesowało. Ja też miałam taki czas, że szukałam parę lat temu, szukałam po internecie
informacji, czy ktoś widział coś podobnego, bo faktycznie miałam taki krótki epizod. No i były to jakby to, co ja widziałam, przypominało faktycznie zdjęcia, które na przykład piloci amerykańscy obserwowali, a to najczęściej były takie zdjęcia, które się pokazywały w sieci, one zaraz znikały, nawet nie dało się pokazać to drugiej osobie często gęsto, po prostu były bardzo szybko kasowane. Ale no w mojej pamięci trapezu to jakoś tak, no nie powiedziałabym, raczej ja pamiętam kształt taki takiego kolisty, więc no ale mogę, tak jak mówię, no minęło tyle lat, że mogło mi się w pamięci coś po prostu zatrzeć. Jedno, co pamiętam na pewno, to faktycznie tą prędkość, to takie bardzo niesamowity sposób, w jaki były rozganiane chmury, bo tego nigdy wcześniej, ani nigdy później już nie widziałam, żeby no, trochę jakby pan dmuchał w chmury, no to takie rzeczy to się widzi tylko chyba w takich sytuacjach, to było niesamowite. Rozumiem, że poza tym rozganianiem chmur obiekt żadnego innego wpływu na otoczenie nie wywierał. Nie odczuwaliście państwo na przykład jakichś tam zmian temperatury, powiewów powietrza i tak dalej? Myślę, że jako dziewięciolatka to bym nawet nie zwróciła na to szczególnej uwagi. Nawet nie pamiętam, czy z drzewem się coś działo, jak zlatywało. Niestety, tutaj nie pamiętam. Natomiast jakoś, jeżeli byłaby taka naprawdę drastyczna zmiana, to myślę, że rodzina by o tym powiedziała, a ja bym to zapamiętała. Natomiast skoro nie pamiętam, abyśmy o tym rozmawiali, natomiast pamiętam, że rozmawialiśmy właśnie o tych chmurach, bo to było absolutnie niesamowite, no to wydaje mi się, że mogło nie być. To, co jeszcze mi się przypomniało, to, że i myślę, że to warte jest poruszenia, że w Radium Rongowo sugerowali, że prawdopodobnie akurat dlatego na tym, a nie innym terenie mogliśmy zaobserwować właśnie prawdopodobnie ten statek kosmiczny, no na pewno statek kosmiczny, ponieważ tam jest mikroklimat i dokładnie na tym terenie przyroda jest niezwykle czysta. No spekulowali, że prawdopodobnie było to po prostu badanie terenu i zasobów. I to nie jest całkiem możliwe, bo zdarzają się też obserwacje obiektów, które jakby poszukują wody i potem się okazuje, że z jakiegoś tam zbiornika wodnego w jakiejś części świata wody ubyło nagle. Teoretycznie nie powinno nic ubyć, a jednak jakieś tam wygląda na to, że obiekt się napił, kolokwialnie mówiąc. Mhm, no dokładnie. No a tam jest teren Natura 2000, tam jest mikroklimat. Nie pamiętam jeszcze wcześniej czy później, ale właśnie z tatą i z bratem raz jeden w życiu, nie będąc w okolicy bieguna, widziałam maleńką zorzę polarną właśnie tam w tej miejscowości, więc prawdopodobnie no, był tak duży wiatr słoneczny, że po prostu gdzieś tam jakieś strzępki tej zorzy dotarły, więc no, jest to taki teren naprawdę wybitnie czysty, zresztą no i chyba też teren, w którym jest to zdecydowanie mniejsze zanieczyszczenie nieba światłem. Tak, praktycznie właśnie to chciałam powiedzieć, że niebo jest tak pełne gwiazd, że no tutaj na przykład na południu, bo też mieszkam w Krakowie w tym momencie, no nie ma szans po prostu najmniejszych, nawet w górach nie ma szans zobaczyć takiego nieba, jak tam może w Bieszczadach, no może. No ja akurat mieszkam w Katowicach, więc mogę o naszym niebie też coś powiedzieć. Tak, mieszkałam w Katowicach też, więc zgodzę się z panem w 100%. No, także cieszę się, że mogłam jakkolwiek pomóc i polecam się. A teraz posłuchajmy, co w tej sprawie do powiedzenia miał wujek. Tutaj będą dwa nagrania. Najpierw wysłuchamy krótkiej rozmowy, jaką z wujkiem odbył nasz słuchacz na początku stycznia, a zaraz potem przejdziemy do rozmowy telefonicznej.
No. I jak to wyglądało? Duży krąg, tak? Duży krąg złożony z trapezów różnokolorowych. Z tym, że jak świeciłem na to z reflektorem, była normalnie dziura. To jakby tam nic nie było. Czarne takie, nie? Tak, czarna dziura. Ale to dalej się obracało i... Poruszało się tak szybko, czy... Nie, wolniutko. A duże to było, tak mniej więcej? Długo, że ja wiem, 100 metrów. Tak jak tata mówił, tata też mówił, że to... Tata mówił, że nawet kilometry, natomiast ja pamiętam, że to miało wielkość kilku boisk. No. Tak mi się też wydawało. Bo to zależy z jakiej odległości. Dlaczego Marku o tym mówię? Znalazłem ludzi, którzy to nagrali VHS-em. Mhm. Materiał jest słaby, ale też to widzieli i to z Bartoszyc. Bo to gdzieś tam, tamtą stronę, bo to jednego dnia było to nad Rynem, a później już widział nad Langanką, nie? Bo był tam... My wszyscy to widzieliśmy, wszyscy. No widzisz. Dlatego wspominam to, bo my z tatą jeszcze mieliśmy sen dziwny w nocy. Ja jeszcze przed świętami z tatą rozmawiałem o tym, tata pamiętał ten sen, opowiedział mi wszystko. Jeszcze są jacyś ludzie w Jaworznie, ale nie mamy już do nich kontaktu, którzy też to widzieli. No ty reflektorem tam świeciłeś, tak? Wtedy. Cały czas. To która pora była mniej więcej? No już gdzieś dziewiąta. No to tak jak na tym wideo, co mówię. To latem było i wiesz, a już było... Już zachód był słońca, po zachodzie właśnie. Mhm. Ty widziałeś, wujek, jak to poleciało później, czy? Normalnie. No, poleciało co gdzieś tam w kierunku nakrzyżany. Wiesz, tak mała teraz skóra jest trochę większa, to już inaczej. No to żadnego szumu, żadnego szkulestu, żadnych głosów, nic. Może nasianie, to może jakieś haluny były od tego siana. No nie wydaje mi się, bo ja cygaro też widziałem pod Wadowicami. Tak, pod Wadowicami. Szybko, że tak powiem, znikło. Zanim dożyłem za telefon, to się schowało powolutku za... No też, ale nie, jedno z nich to tak wolniutko doszło do ciała. A drugie zjawiło się i myki już nie ma. To w której wiosce? No, nie, przecież. Gronowo. Bo też jest kolejny. Pojawiają się tam cały czas jakieś dziwne rzeczy. Koła, nie już, tak też się zaczęło. Nie wiem, co to jest. W każdym razie nie jesteśmy sami w kosmosie, nie? No. To my już... Czekaj. Też tak myślę właśnie. Dlatego zbieram te relacje, bo różne rzeczy ludzie widzą, natomiast zazwyczaj jest to tak, że są jedna, dwie osoby, które były świadkami, a u nas... A u nas było dużo. Cała rodzina od taty, wszyscy tam, ty, wujek, tam jeszcze twój znajomy. A w gazetach co pisali? Tam nic, nie? Nie. Czy mógłby pan jakoś opowiedzieć swoimi słowami, jak pan to zapamiętał, jak to wyglądało, to całe zdarzenie, te obserwacje z pana perspektywy? To najpierw to przyprowadził mi, bo ja miałem warsztat w tamtych czasach, nie samochodowy, no i przyjechał kolega samochodem tam, no i opowiadał, że widział takie coś tam, nie? No to żeśmy się śmieli z niego, nie? Ale wieczorem przyjechał po odbiór samochodu. No i mówi, chodźcie, mówi barany, chodźcie na dwór. Wychodzimy na dwór, faktycznie, nadlatuje to paskudztwo, nie? No to, no i wtedy, no, nie było już do śmiechu, nie? Jeszcze ja zacząłem świecić na to reflektorem, to wszyscy do kanału uciekli, bo to zaczęło najeżdżać na nas po prostu, no nie? Przestałem świecić, to się odleciało. A jak ten obiekt się zachowywał? Jak to wyglądało? Czy to był jakiś jeden obiekt, czy może eskadra świateł? To było takie niby trapezy różnokolorowe. To było, już nie pamiętam, niebieski, biały, czerwień. Tylko to były takie olbrzymie trapezy i to tworzyło taki wirujący krąg, nie? No to całość to wyglądało jak taki obcięty stożek olbrzymi, nie? No i to wirowało i bezszelestnie się tam leciało. Jakie wtedy panowały warunki pogodowe? Czy było pochmurno, czy... Nie, pogodne niebo, normalnie. Bo to był jakoś, z tego co pamiętam, jakoś pora letnia, tak? Jakiś lipiec, sierpień? Tak, to była gdzieś pora wakacji raczej to była. Tam później mówili, że w Mikołajkach tam puszczali jakieś lasery, że coś tam się im wymkło spod kontroli i tak na te właśnie lasery tam rozwalali, że to było.
A czy ten obiekt te obiekty emitowały jakieś dźwięki? Nie, żadnych dźwięków, nic, tylko to. To było tylko światło. Właśnie te światła różnokolorowe, no nie. I to się obracało. A ile mniej więcej tak trwa ta obserwacja, jeżeli tam dobrze pamiętam? Ja wiem, 10 minut. Bo to powolutku się przesuwało. No, na drugi dzień szwagier to widział. No, także to właśnie wtedy to chyba widział, nie? Czy w rozmowie ze szwagrem jakoś się panowie tam dzieliliście jakimiś spostrzeżeniami na temat tego obiektu, czy po prostu widział, bo widział? No, tyle, co żeśmy widzieli, nie? Później tam były jakieś komentarze na ten temat. Właśnie to już mówiłem, że to te światła laserowe gdzieś tam spod kontroli się coś tam wyrwało. No nie wiem, na czym to miałoby polegać tam. Takie bilety to tam też za bardzo nie wierzę. Prędzej bym uwierzył jednak w cywilizację pozaziemską. Jeżeli dobrze rozumiem, to nie był widoczny jakiś promień dochodzący z Ziemi. Nie. Aha, czyli widoczne były same te punkty na niebie. Tak. Czy to właściwie chyba wyklucza jakieś ziemskie pochodzenie tych obiektów, żeby to były lasery? Przygotowując się do tej audycji, próbowałem wyszukać wszelkie możliwe informacje na temat omawianej manifestacji UFO. W ostatnich latach w internecie wznowiła działalność organizacja Klub Kontaktów Kosmicznych, która opublikowała skany poszczególnych roczników prowadzonej przez siebie kroniki UFO, zawierające zbiory wycinków prasowych dotyczących tego zjawiska począwszy od roku 1947 do roku 2002. W roczniku 1995 zawarte są oczywiście również informacje o obserwacjach UFO nad terenem obecnego województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw sąsiadujących. W oparciu o notatki prasowe znajdujące się w archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych można wywnioskować, iż w okresie od 4 do 11 lipca 1995 roku dokonano całej serii obserwacji nocnych na terenie miejscowości Słabowo, Ryn, Bezledy, Dębowiec, Frączki, Glitajny, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Pieckie i Ruciane Nida w warmińsko-mazurskiem, a także w Krynicy Morskiej w województwie pomorskim oraz w miejscowości Przyjezierze w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są świadkowie którejś z tych manifestacji UFO, gorąco zachęcam do podzielenia się swoją relacją z Radiem Paranormalium. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 36 08 80 02 36 08 80 02. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com/radioparanormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. W razie gdyby pod naszymi telefonami nikt nie dyżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl.
Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. Dwa miesiące temu był drop prowadzący do pewnego radia, że ktoś ma tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. www.paranormalium.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy rozmowę ze słuchaczem, który podzielił się trzema historiami. Pierwsza to dość świeża obserwacja UFO z 30 grudnia 2019 roku, dokonana w Kopenhadze w Danii w godzinach porannych. Nasz słuchacz zaobserwował świetlny obiekt poruszający się po okręgu, raz w jedną, raz w drugą stronę, najprawdopodobniej znajdujący się nad chmurami. Druga relacja dotyczy wizyty tzw. bedroom visitors na początku lat 90. w Warszawie, w mieszkaniu u znajomego. Co prawda nasz słuchacz nie dostrzegł wyraźnie widocznej istoty, poczuł jednak, że w rogu pokoju coś stoi i patrzy na świadka. W pewnym momencie słuchacz poczuł, jak gdyby coś wyciągało go za nogi do góry. Świadek w pewnym momencie podniósł głośny krzyk i zaczął wołać swojego znajomego i jego dziewczynę, wzywając pomocy. Ci jednak, podobnie jak sąsiedzi, tej nocy kompletnie nic nie słyszeli. W ostatniej, przygotowanej na dziś relacji, również przekazanej przez tego słuchacza, usłyszymy opis dziwnego spotkania z osobliwą mgłą. Nasz słuchacz przez jakiś czas pracował jako ochroniarz i pewnego razu w środku nocy podczas obchodu natknął się na jasną poświatę, jak gdyby zrobioną z małych świecących piłeczek. Coś a la świecąca mgła. Słuchacz usłyszał w tym momencie dźwięk przypominający dziecięcy śmiech. Świecąca mgła, mieniąc się, wykonywała dziwne manewry i sprawiła wrażenie, jak gdyby reagowała w jakiś sposób na obecność świadka. Uwagę zwraca również opis zachowania psów, które normalnie powinny jakoś zareagować, oszczekać ewentualnego intruza, nie mówiąc już o jakiejś reakcji na widok ochroniarza. Tym razem jednak spokojnie siedziały w klatkach i nie szczekały. Według słuchacza panowała wówczas cisza, jak gdyby wszystko zamarło. Jest to element przywodzący na myśl skojarzenia z tak zwanym czynnikiem OZ, w którym wokół świadka wszystko zamiera i panuje całkowita cisza. To tyle, jeśli chodzi o krótkie streszczenie tych trzech relacji. Przejdźmy zatem do wysłuchania zapisu rozmowy z naszym słuchaczem. Właśnie dzwoniłem do Radia Paranormalium ze względu na to, że rano, gdy wychodziłem do pracy, zauważyłem pewne takie zdarzenie, więc od początku. To było tak, 30 grudzień 2019 rok, godzina 5.13 dokładnie. Tak mam tutaj na iPhone'ie to, co chciałem zarejestrować. Mieszkam w Kopenhadze, to jest taka dzielnica Kopenhagi i wychodzę sobie rano właśnie do pracy. Z drugiej strony mam drugie wyjście jakby takie przez taki jakby balkon, powiedzmy. No taki mały taras. No i już jestem ubrany, wychodzę, jestem na zewnątrz, przechodzę przez piwnicę. O właśnie, bo to nie otwieram, bo za mną nic nie zamknie drzwi, żona jeszcze spała. I jadę rowerem. Znaczy muszę go odpiąć, ten rower swój. No jak zwykle patrzę w górę, czy zachmurzenie jest, czy nie. Pada, nie pada i tak dalej. I w pewnym momencie ja wiem, tak ile to może być, 50 metrów ode mnie, pod skocem. Właśnie niebo było bardzo zachmurzone. Były takie jakby chmurki, takie nieduże chmury, takie kłębiaste, ale gęsto, jedna przy drugiej i bardzo nisko. Zachmurzone było niebo. Jasne chmury. Był jeszcze księżyc. Tak jakoś to było oświecone, te chmury. Tak. Po prawej stronie jakieś 30-40 metrów mam mały płotek i już jest szkoła. A przede mną jest po prostu jakieś 100 metrów jest ulica i parking. I następne bloki są. No i spojrzałem w górę i tam odpinam rower.
Patrzę jeszcze raz w górę, mówię, tak, co to jest? A tu po prostu linia taka, taki okrąg ze światła się tworzy, czyli on się kręcił i on się kręcił raz w lewo, doszedł 360 stopni i za chwilę w prawo. I w pierwszym momencie tak patrzę i myślę sobie, nie, no to dzieci coś chyba się bawią jakimś tym latarką, jakimś takim, bo to był jasny promień. Czyli taki jakby, to był jakiś taki punkt świetlny, który się przesuwał, czy promień jakiś taki dłuższy? To był taki właśnie, znaczy ja to widziałem tylko taki okrąg, to był okrąg, który się przesuwał, raz w prawo się kręcił, dojechał do pełny, zrobił pełny obrót i następnie w lewo i też zrobił pełny obrót. I tak patrzę, mówię, od razu sobie pomyślałem, że to dzieci, ale mówię, przecież to jest piąta godzina, to jeszcze coś śpią jeszcze. I mówię, przecież to jest parking, to nikogo nie ma na parkingu. I dopiero patrzę, myślę sobie, no przecież tego promienia, ten promień nie wychodzi z ziemi, nie ma żadnego promienia. I patrzę i to był promień, to był z góry i przez te chmury, jak on się kręcił w lewo, potem w prawo, to ten promień oświetlał te chmury i jak była przerwa między chmurkami, to trochę się wydostawał ten promień, był jaśniejszy. Czyli tak jakby chwilowo te chmurki go tam przesłaniały. Tak, jego cały czas prawie przesłaniały, tylko odstępy od tych chmur pokazywały się tak, że było więcej tego promienia, ale nie spadał do końca na dół, tylko jakby to się prześlizgował, znaczy te szpary między chmurami. I wtedy było te światło było widać lepiej. I czas między wykonywanym tym obrotem między lewą stroną a prawą stroną to było gdzieś jakieś sekunda, półtorej sekundy. Także to było w miarę szybko. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No kurczę, trochę się zdumiałem, mówię. I dopiero jak doszło do mnie, że ja myślałem, że to dzieci może, ale to było... Nie było żadnego, tam nie było żadnej osoby i żadnego promienia z dołu, który by oświetlał, wie pan, jak latarką można sobie, czy laserem sobie tam robić. Tam nikogo nie było. I chmur, no mówię, było małe chmury, nie za duże, ale gęsto i takie jakby baranki. I między tymi chmurami, jak była jakaś tam szpara, to te światło bardziej się przedostawało między tymi chmurami. No i mówię, no wezmę aparat, mówię, telefon mam pod ręką, mówię, zrobię film, no i tak na chybił trafił, nakierowałem na ten, potem robiłem jeszcze zbliżenia, no ale patrzyłem potem na komputerze, no ciemno jest. Jakieś takie delikatne, bo potem zrobiłem jakiś filtr, który by trochę to rozjaśnił, to takie, no na siłę można zobaczyć, że to jest takie. Czasami jest jakiś taki, przechodzi taki jakiś jaśniejszy rozbłysk jest taki, ale to bardzo słabiutko to widać. No i to mówię, to dopiero trafiło do mnie, jak doszło do mnie, że tam nie ma żadnych dzieci, żadnych osób i nikt tym z ziemi, tym jakby latarką czy laserem nie oświetla tych chmur. I to było idealne koło. Tak mi się nasunęło właśnie teraz, że gdyby ten światło dochodziło jakoś z ziemi, to ono na chmurach byłoby bardziej chyba widoczne, a nie między chmurami. No tak. Tak, ja i później wziąłem rower i mówię, tu podjechałem kawałek i cały czas na to patrzyłem, bo jechałem jakby do przodu na ten krąg. Było, potem skręciłem w lewo, już na ulicę taką osiedlową i się obejrzałem za siebie i już tego nie widziałem. Już pod tym kątem, to już byłem pod jakimś kątem, już tego nie widziałem, ale średnica tego okręgu to mogła być, nie wiem, to też ciężko mi określić, 50 metrów. Może inaczej, do czego mógłby pan porównać jakby jasność i gabaryty tego obiektu? Gwiazda, latarka, księżyc, jakieś takie porównanie obrazujące jakby wymiary tego obiektu? Nie, to był sam okrąg, takie, wie pan, okrąg po prostu. W środku było puste i sam okrąg. To światło zataczało okrąg 360 stopni i znowu w drugą stronę. I znowu. I bardzo, no mówię, to gdzieś półtorej sekundy, nie więcej, bardzo, bardzo, bardzo szybko. No, do średnicy tego gdzieś 50 metrów mogła być. Może i większa. I to jeszcze to było tak, że te chmury było bardzo, chmury, zachmurzenie było bardzo nisko były te chmury. I to był sam okrąg, sam promień, tam w środku było pusto, tam nic, znaczy były chmury, ale tam nic się nie świeciło, tylko ten promień zataczał... Obiekt w środku był pusty, tak? Tak, to był sam promień, który zataczał ten okrąg, robił. No i to nie było z dołu, tam nikogo, żadnych osób nie było, bo to...
Ja tylko rano tak wstaję akurat tutaj i no nikogo nie było. Może później gdzieś tam dalej na przystanku autobusowym ktoś mógł stać, ale to nie ma takiej mocy, żeby takie, i jeszcze to było idealne koło, okrąg, który właśnie z góry oświetlał te chmury. One były białe, robiły się jasne, a przerwy między tymi chmurami, to wtedy było to światło było jaśniejsze, ale nie dochodziło do samej ziemi. Także tak jak ja myślę, to że po prostu coś z góry rzucało promień świetlny, który się kręcił raz w lewo, raz w prawo i tyle. To bardzo dziwne to było dla mnie. I oczywiście to żadnych... No, latają helikoptery tutaj akurat nad tą dzielnicą, już teraz trochę mniej, ale no nie z takim szperaczem, który by stał i to było cisza, 5.13. Jest cisza i żadnego helikoptera, żadnego samolotu, nic, kompletnie nic. No chyba czyta mi pan teraz w myślach, bo ja tak spojrzałem sobie na taką ściągę moją z pytaniami i mam pytanie przed oczami, czy obiekty emitowały jakieś dźwięki. No wychodzi na to, że chyba nie. Nie, cisza była nawet teraz od nowego roku, bo tutaj mam zaraz, no nie wiem, 100 metrów powiedzmy przystanek autobusowy i nawet autobusy teraz już kupili nowe, które są elektryczne, wie pan, na baterie jeżdżą sobie i one są cichutkie, nie? Pozbywali się dieslów. Także nawet jak autobus przejeżdża, to jest cisza. I 5.13, tak mam tutaj na telefonie ten film. 5.13 jest cisza. I ja rowerem, który też jest elektryczny i też jest bardzo cicho. Także nic, żadne helikoptery, bo tam w dzień czy ten, to jeszcze tam kiedyś jeszcze te forwazy latały a to były inne akty po prostu takie kryminalne bardziej, ale no tu była cisza i ja myślałem, że na pewno, że to dzieci robią sobie jakieś tego, ale o tej godzinie nie ma dzieci. I patrzę, że nie ma żadnego promienia z ziemi. Nikt się tym nie bawi, żadnym laserem, ani nic. To był taki grubszy promień i idealne zataczał koło. Idealne. Raz w lewo, raz w prawo. I mówię, no maksymalnie 1,5 sekundy od jednego okręgu w jedną stronę, następnie w drugą stronę. No i stałem i patrzyłem na to. Mówię, no niemożliwe. Mówię, wezmę, nagram, zobaczę, co z tego wyjdzie. No ale... A czy obiekt ciemne. Poruszał się, dobrze zrozumiałem, że obiekt poruszał się jakoś po łuku, czy po linii prostej? Ja widziałem sam promień, ten ja nie widziałem obiektu. To był promień, który mógł być z jakiegoś, powiedzmy, obiektu. Powiedzmy tak, jakby ktoś latarką robił sobie na niebie okręgi. No powiedzmy ten okrąg, on się jakoś poruszał po linii prostej, po łuku? Nie jakieś... stał w miejscu, nie, znaczy okrąg stał w miejscu, a po prostu te światło przechodziło raz w prawo, robiło pełny okrąg, raz w prawo, zatrzymywało się i następnie w lewo i zatrzymywało się i znowu w prawo i w lewo, ale nie przeruszał, nie przemieszczał się ani w lewo, ani w prawo całkowicie, że się nie, powiedzmy, zaświecił się ten cały okrąg i on się nie przemieszczał, ani górę, ani dół, ani w lewo, ani w prawo, stał w miejscu i to mnie zdziwiło i na początku szukałem kogoś, kto tam stoi na ziemi pod tymi chmurami i sobie tą latarką czy jakimś laserem się bawi. No i za chwilę doszło, mówię, no niemożliwe, przecież nikogo nie ma i nie może, bo przecież my widzimy te promienie, które by szły z dołu. I to był duży, mówię, gdzieś średnicy 50 metrów, duży, idealny okrąg ten promień kreślił z góry na te chmury. To było światło, które było z góry. No a powiedzmy helikopter, no to masz szperacz i tak czy siak, to nie to, bo w środku było pusto, tylko był ten okrąg, a środek był pusty, no to nawet takiego szkracza nie mają, no bo jak idzie smuga światła, no to idzie cała, no. No ta smuga była wyraźnie widoczna chyba. No z dołu, jakby, no, a czy z góry ten tak, no i to nie było nic, to by można było określić, że to dzieci czy ktokolwiek sobie stanął i rano miał taką zabawę, nie, no bo no i tak popatrzyłem i trochę mi tam włosy się zjeżyły, bo jeszcze to było tak fajnie, że to było nisko, bo chmury były bardzo, bardzo nisko. No kilkadziesiąt metrów nad drzewami to no, tak jak teraz patrzę, to są bardzo wysoko. A wtedy było w ogóle taki dywanik z tych chmur, takie w kształcie takie baranki, takie. I był taki dywan z tych chmur, całe niebo zasnute tymi chmurami.
I światło właśnie było z góry, które tworzyło taki krąg. Raz w lewo, raz jeszcze, żeby to, nie wiem, no nie wiem, stało w miejscu może, ale to w ogóle, ale to było żywe, to się przemieszczało. Raz w lewo, raz w prawo. Bardzo, bardzo, no, to było dziwne. To nie było to. To nie było normalne, o. Można powiedzieć, że właśnie to było to. A czy ten okrąg, czy obiekt, czy jakkolwiek to nazwać, czy to wywierało jakiś wpływ na otoczenie, czy manifestacji towarzyszyły jakieś inne zjawiska? Czy po prostu tak sobie krążyło po niebie raz w tą, raz w tą? Nic takiego nie, raczej na środowisko żadnego wpływu nie było, bo poza tym, że było cicho, no bo rano jest cicho, to no bo ludzie śpią, to wziąłem ten swój rowerek i odczepiłem. Podeszłem trochę z tym rowerem, zatrzymałem się i stałem, obserwowałem. Ale wszystko było normalnie. Ja nic szczególnego nie założyłem poza tym właśnie, że to się kręciło w lewo i w prawo. Także to mówię, no pierwszy raz moje takie skojarzenie, mówię, no dzieciaki. Ale ani promienia świetlnego z dołu nie było, ani w ogóle dzieci tam było, ani żadnego człowieka. Mógł być jakiś na przystanku dopiero, ale to nie ma takiej mocy, żeby tak, taką, nie wiem, to bym musiał chyba mieć jakąś specjalną, jakiś halogen, jakiś wielki z jakimś transformatorem, żeby to była taka moc i żeby takie kółko sobie... No taką zabaweczką, takim laserkiem to chyba raczej to by nie było takie dobrze widoczne. Nie, ja mam taką latarkę LED-ową na przykład, no ale to... Nawet jak wstanę, to ja sobie jakiś kółeczek tak nie porobię. I to było idealne kółko, okrąg tworzony był idealny i mówię, i raz w lewo, raz w prawo z tą samą prędkością do 1.5 sekundy. I to było bardzo dziwne, to było bardzo dziwne. I te światło, właśnie ten promień taki świetny się, jak się przesuwa po tych chmurach z góry, no bo już potem dojrzałem, doszedłem, że to czy z góry, to między chmurami, jak była taka mała szczelina na przykład, to on się wydobywał bardziej. Ale mówię, nie oświetlał samej ziemi, tylko trochę większa była jasność tego promienia. No i tak w kółko sobie on się przemieszczał. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No tak jak już mówiłem wcześniej, to chyba moim zdaniem wyklucza w ogóle, że to było światło jakieś emitowane z ziemi. To z ziemi byłoby na odwrót. Nie mamy tutaj nic takiego, co były jakieś takie reklamy laserowe i tak dalej, no bo to jest zwykła szkoła i wzdłuż są zwykłe bloki dwupiętrowe. I dopiero później jest taki inny wybudowany nowy, takie osiedla jeszcze nieskończone, ale to nic takiego nie ma, nic takiego nie ma i no dla mnie to było dziwne, no. A cały czas słucham radia i często w pracy o godzinie 6:00 rano już sobie słuchawki zakładam, chodzę i słucham audycji tych archiwalnych i tak dalej. Ale nigdy nie myślałem, że coś takiego spotkam, chociaż wcześniej też kiedyś spotkałem. Ja to kiedyś opisywałem tutaj, rozmawiałem z panem Trelą o tym moim czarnym trójkącie chyba w Łódzce, już nie pamiętam, czy nie w Łódzce, w Śliwnie, nie wiem. To był taki trójkąt czarny, tak. To kiedyś widziałem. No może. Ale tutaj teraz, po tylu latach, to I rzeczywiście człowiek ma taką... A jeśli ma pan chwilę czasu, to mogę jedno zdarzenie opowiedzieć. Oczywiście, bardzo proszę. Inne. A mam jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do tego wydarzenia drugiego, to ja mam jeszcze pytanie odnośnie tamtej obserwacji, tego punktu świetlnego, czy jak to nazwać, czy w okolicy byli jeszcze jacyś świadkowie, którzy ewentualnie mogliby to zauważyć? No ewentualnie mógł ktoś być te 100 metrów dalej przy ulicy na przystanku autobusowym, no ale to ja jechałem, bo po tej stronie mamy trawnik i tą szkołę już, to wyjechałem po trawie i skręciłem w lewo, także równolegle do ulicy jechałem między innymi budynkami, także tam już się nawet się nie spojrzałem, czy ktoś stoi na przystanku dalej, czy nie, ja zresztą po tej godzinie to raczej tam z nikim, no gdyby to byli Polacy jeszcze jakiś tam stały, to mógłbym zapytać, czy wskazać, widzisz to, czy coś, a tam na przystanku stał człowiek, który nie mówi po polsku, ja mówię słabo po duńsku, a poza tym z rana tak nie za bardzo wchodzić w rozmowę z kimś tam. Dobrze, to możemy przejść zatem do tej drugiej historii. Ona też jest jakoś związana z obserwacją UFO, czy z czymś innym? Znaczy, nie, to jest związana z tym, z nocną wizytą. Bedroom Visitors. Tak,
To było koło Warszawy. Wtedy byłem u znajomego z rodziny. Kiedy to mogło być? Jaki rok? To było gdzieś 90 rok może gdzieś to był. No to tylko lata to nie za bardzo właśnie. I przyjechałem do niego właśnie z Pomorza, do niego przyjechałem w odwiedziny. Ja spałem w jednym pokoju w sypialni, a on obok spał w dużym pokoju razem ze swoją dziewczyną. I to był gdzieś, to był wieżowiec, szóste piętro chyba. Leżałem sobie, nie mogłem zasnąć i leżałem na plecach. Jak spojrzę, to przed sobą miałem okno. No i nie mogłem spać. No i jakoś mnie coś ten sen złapał pomału. Nagle poczułem, że właśnie przy oknie w lewym rogu pokoju poczułem, że ktoś stoi. Ale i byłem tak wystraszony, że nie mogłem spojrzeć. Nakryłem się kołdrą i strasznie się bałem. To był maks. Teraz to pewnie bym zawału już dostał, jakby coś takiego śmiechu. Ale wyczułem, że ktoś stoi i na mnie się patrzy. No to zakryłem się tą kołdrą i napięcie wzrastało. Ja byłem coraz bardziej już wystraszony na maksa. I w pewnym momencie czuję, a nie spałem przecież, czuję, bo trzymałem mocno kołdrę, bo się bałem, że ktoś mi tą kołdrę zerwie ze mnie. Wie pan, to trzymałem tą kołdrę jeszcze rękami. I w pewnym momencie czuję, jak moje nogi się podnoszą do góry. Od stóp idą do góry. Powoli idą do góry. No to idą. Coś jakby pana za nogi wyciągało? Tak. I one się podnoszą po prostu. Podnoszą mi się do góry te nogi. I no nie wiem, która to była godzina trzecia, może godzina druga, trzecia gdzieś w tych. I myślę sobie, no przecież nie obudzę tutaj. Przecież go nie będę teraz wołał, mówię, jak on śpi, ale z dziewczyną. Ale te nogi coraz bardziej idą mi do góry, aż tutaj już zaczynają się w pasie. I myślę sobie, no zaraz, i tu się trzymam, mówię, zaraz chyba fikołka zrobię, te nogi za mną się znajdą zaraz. I coraz wyżej. I mówię, no i myślę sobie, już nie dam rady. I zacząłem krzyczeć, ale wtedy tak zacząłem krzyczeć i wołam go. I dresie na maksa, mówię, wołam, chodź szybko, pomóż mi. I za chwilę to ustało. I tak się jeszcze sobie tak na szybko myślę, kurczę, teraz ja go obudzę, ten zaraz przyjdzie, będzie miał tutaj problemy, że ja go obudzę po nocy. Ta dziewczyna się pewnie obudzi i tak dalej, mówię, no, ale nie wiedziałam, co mam robić, no już musiałam wołać o pomoc. I zacząłem się drzeć, niech on przyjdzie, niech mi pomoże. I ta sytuacja ustała, znowu leży normalnie na łóżku, patrzę, idę do niego, a oni śpią. Ja myślałem, że ja tam pół tego wieżowca obudzę, a to nic, wszyscy śpią. A ja mówię, no tak się, już tak krzyczałem, darłem się, mówię, niech on przyjdzie i mi pomoże, bo ja zaraz, odlecę tam gdzieś, no. I ja wychodzę, biegnę do niego do pokoju, oni wszyscy śpią. Nic się nie stało. A ja się darłem tak, że no, to było bardzo dziwne, że... I czułem, że właśnie stoi jakaś postać w rogu pokoju i że na mnie patrzy. Mówię, to już się zakryłem kołdrą. I trzymałem tą kołdrę, mówię, żeby mi nie ściągnęło tej kołdry ze mnie. To nogi mi zaczęły iść właśnie, wszystko, nogi do pasa. I jak już tu przy pasie już się trzymałem, jakoś, nie wiem, a te nogi, mówię, no to myślę, zaraz fikołka chyba zrobię do góry. Już nie miałem się utrzymać i wtedy zacząłem wołać. Także to było, mówię, teraz jakbym to zobaczył, to już teraz to na pewno zawał by był. Mówię, tak się wystraszyłem, że ten, no i najdziwniejsze, krzyczę, wołam do niego, żeby on przyszedł tu i nic. Ja idę tam, lecę do pokoju, a tam cisza, śpią. On śpi z dziewczyną. Żadnej reakcji, nic w ogóle, śpią. No, mówię, trudno, muszę wołać o ten pomoc, o ten ratunek, on przyleci do mnie, przybiegnie. Nic, mogę sobie wołać. Mówię, to ja bym pół bloku tam obudził. A to nic. No także z taką miałem dziwną sytuację. Na szczęście. Jak pan zaczął wołać, to rozumiem, że pan słyszał jakiś pogłos od tego swojego wołania, tak? Czy ja pogłos usłyszałem? No także, jak się mówi, to dźwięk się odbija od ściany. Czyli rzeczywiście, tak jakby pan rzeczywiście coś mówił, tylko jakby oni byli coś tacy uśpieni, tak? Tak. No ja to tam krzyczałem. Krzyczałem, no w nocy krzyczałem, darłem. No darłem się, no bo co? Jak czuję, że mi nogi idą do góry i zaraz z tego łóżka wylecę. No to ja się aż trzymałem tej kołdry, trzymałem się, żebym nie zdjął tej kołdry, ze mnie nie ściągnął, no. No a potem przychodzę i lecę tam, a oni śpią. A ja się darłem na głos, mówię, myślę sobie, no trudno, potrzebuję pomocy, niech on ten, nic, śpią. To słyszałem. Znaczy, tak mi się wydaje, że ja słyszałem swój głos, no ale... No i nie spałem, to było to, że nie spałem.
Ja byłem cały czas przestraszony, wiedziałem, co się dzieje i to nie był sen. To nie był sen, że ktoś śpi i że potem ja się budzę i wydaje mi się, że mi się to albo mi się to śniło, albo nie. Nie, nie. Ja byłem cały czas przytomny. Bardzo przytomny. Ja byłem w ogóle wystraszony. Ja, a oni spali, nie? Także wzywając pomocy, to nic nie dało. To nic nie dało. I tak jak w jakichś w tych archiwalnych odcinkach radia, to też gdzieś tam się spotkałem, że ktoś tam, żona próbowała budzić męża, a on nic, on spał. I to było to samo. Ja się darłem i nic. No, obok pokoju spali, to przecież to jest ten nieduże mieszkanie było. No i to było na tej samej zasadzie. Na tej samej zasadzie, że oni spali i nic nie słyszeli, w ogóle nic. A mało tego, i rano jak on się obudził. Ja się go pytam, czy cię nie obudziłem, nie? Znaczy, no wiedziałem, że go, ale czy nie słyszał mnie, jak ja go wołałem. Gdzie? Nic, spał. No i to, że ja też nie spałem, bo ja byłem przy tobie, to wszystko widziałem. Mam takie pytanie dotyczące tej postaci. Czy udało się panu jakoś zapamiętać, jak ta postać wyglądała? Czy zauważył pan jakieś szczególne cechy wyglądu, które jakby zapadły panu tak mocno w pamięć? Znaczy, ja tej postaci w ogóle nie widziałem. Ja tylko czułem, że stoi w rogu postaci. Coś stoi, ale nie widział pan co? Nie. Ja tylko czułem, że jest jakaś postać w rogu. I to, że w rogu jest postać. Takie dziwne uczucie, że w pokoju ktoś jeszcze jest. Tak. Ale jakie mocne to uczucie, że no ktoś stoi i normalnie patrzy się. I to było takie uczucie, że ja od razu wszystkie włosy mi stanęły. Wszystko od razu i tak byłem przestraszony, że ja widziałem, że ktoś tam stoi. Ja taki miał i złapałem kołdrę i się tak rękoma tą kołdrę trzymałem, żeby mi tej kołdry ktoś nie podszedł i nie ściągnął ze mnie. No, to nie wiem, skąd miałem tą siłę, że tak wszystko trzymałem. No i te nogi mi szły do góry potem. A czy temu całemu zdarzeniu jak towarzyszyły jakieś odczucia fizyczne? Na przykład, nie wiem, odczucie zostania złapanym, jakieś mrowienie czy coś? Czy tylko czuł pan lęk i to, że panu się nogi jakoś podnoszą? Znaczy, to jak złapałem tą kołdrę i tą trzymałem, no to i tak leżałem. I żadnych ruchów więcej nie mogłem, znaczy, czy nie mogłem wykonywać. No tak mi się wydawało, bo trzymałem tą kołdrę, leżę, no i żadnych ruchów nie wykonywałem. A nogi mi szły same do góry. I to mnie tak wystraszyło właśnie, że tam potem krzyczałem już do tego mojego znajomego. Także... Ale żadnego fizycznego takiego dotyku czy czegoś, to ja nie czułem. Nie czułem. Tylko same to właśnie, co tak... Ja się zdziwię, tak sobie myślę, mówię, to kurczę, ten, coraz wyżej, idą mi nogi. Mówię, no zaraz albo zaraz odlecę z tego łóżka, albo tu się trzymam. I że te nogi zaraz mnie zakryją takiego fikołka do tego drogi, nie? Że to mi nogi mnie zakryją, jak to się będę trzymał, nie? Ale jak mi nogi idą do góry, no to i czułem, cały czas czułem, że w rogu stoi postać i non stop, że patrzy na mnie się cały czas i przez tą sytuację właśnie najpierw takie było, że takie uczucie, że lęku, no niesamowicie. A jak już te nogi poszły mi, to już wtedy był, to już koniec. To już zacząłem drzeć się, krzyczeć, żeby przyszedł i ten. A oni spali. Nic nie słyszeli. A ja dostałem takiego, ile wtedy miałem lat? Właśnie. A wtedy chyba miałem 17 lat. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. No na pewno 18 nie miałem jeszcze. No i to mnie właśnie, jak już te nogi poszły w górę, to już byłem na maksa i zacząłem drzeć. Myślę sobie, nieważne, która to godzina, czy on się zdenerwuje później, czy coś, niech on mi przyjdzie tak szybko, niech on pomoże mi. I drę się na niego, drę się. Mówię, Andrzej, chodź tu, pomóż mi szybko. Tak, nic. No i wtedy to jakoś odeszło. Nagle normalnie już jestem, mam te nogi na tym. Ale ta postać, coś co tam stało, to tak wywarło na mnie takie uczucie takiego lęku. No, bardzo, bardzo się przestraszyłem tego na początku, że coś tam jest, aż się zakryłem kołdrą, mimo wszystko, że tego nie widziałem i nawet nie chciałem na to coś patrzeć, co tam jest nawet. Dlatego tą kołdrę na głowę i cały czas ją trzymałem. A to mi idą nogi. No i to już było koniec. Już zacząłem tam się drzeć i ten. No i to by było na tyle. Także no ja bardzo interesujące są w ogóle te programy Radia Paranormalium i
ja mówię, ja słucham cały czas i no bo chcę się dowiedzieć, ja tam miałem jakieś 2-3 rodzaje jakichś tam przeżyć, ale inni ludzie teraz mogą śmiało dzwonić się wypowiadać na ten temat, co oni przeżyli i też potem ktoś, następna osoba usłyszy, też coś mu się otworzy nagle i przypomni sobie, że zostanie odblokowana, że coś też miała jakąś sytuację kiedyś w dzieciństwie, nie? Także no. Ja kiedyś miałem taką sytuację też w Polsce, jak pracowałem w ochronie na noc i tam musieliśmy obchodzić, była fabryka, a po drugiej, to taka była wioska, ale tam była duża fabryka, a po drugiej stronie takiej ulicy asfaltowej, ale to było na wiosce, była posiadłość właściciela, no, bogaty człowiek i my musieliśmy robić obchody po fabryce i po jego posiadłości, powiedzmy tam co godzinę, co półtorej zależy. I mieliśmy tam specjalne urządzenia, które po prostu musieliśmy znaleźć się w danym punkcie o danym czasie i to urządzenie przyłożyć, taki czytnik do pewnego tam punktu, który był gdzieś zamaskowany i tam przykładasz i jest okej. I wtedy potem na komputerze wszystko widać, o której godzinie byłeś, jak często, jak szybko od punktu do punktu przeszedłeś, co tam sprawdziłeś, no taka pełna kontrola. No i pamiętam kiedyś takie zdarzenie, że idę sobie tam, już wchodzę na jego posesję i ono leżało na takim na wzgórku takim, na górę trzeba było iść, asfalt, droga była asfaltowa, do góry się szło. No i są garaże, mam na kilka samochodów, ja idę, jeszcze paliłem papierosa wtedy, idę, palę tego papierosa, stanąłem przy garażu, taki ciąg garaży był i było takie jedno, ledwo co światełko przy garażu i idę i stanąłem w pewnym momencie i widzę taką jakby, taką poświatę jasną z takich jakby małych jasnych takich piłeczek świecących, powiedzmy. I tak, to była taka mgła jakby świecąca, o, coś w tym stylu, ale i usłyszałem w tym momencie śmiechy, wie pan co, mogę powiedzieć, bo no to śmiechy dzieci, tak jakby się dzieci śmiały. I taka, to była taka jakby świecąca mgła, która się poruszała, nie wiem, no na wysokości 1,80 m, tak gdzieś właśnie nad moją głową, może 1,90 m. I ona sobie tak pomału zsunęła, potem zrobiła jakieś takie kółko do góry pionowe, takie zafalowanie nawet, a i to się tak świeciło, tak mieniło się, to ciężko mi to określić. I usłyszałem w tym, a i psy były. I były w klatkach, miał dwa potężne psy. No facet bardzo bogaty, musiał mieć dużo sprzętu, dużo wszystkiego i ochrony. I psy nie szczekały. Była też cisza, nie? Tam była cisza. Cisza, wszystko zamarło. Jak spojrzałem, po lewej stronie miałem w dole fabrykę, to tych maszyn od pracujących, to no nie wiem, czy słyszałem. Tak jakby były trochę może ciszej, nie wiem. Ale miałem papierosa w ręku, to tak go trzymałem, aż mi oparzył i go wypuściłem, nie? Normalnie stanąłem w kącie między tym bokiem tam garażu, przy garażu stanąłem i trzymałem papierosa w ręku i patrzyłem się na to, no i co mogłem zrobić? Nie mogłem zrobić, no takie miałem przeżycie. Aż mi opadł ten papieros, nie? Rozumiem, że nie było możliwości, żeby to widziadełko jakoś było emitowane przez kogoś z ziemi? To nie, no gdzie? To mówię, 1,80 m, 1,90 m, to taka jakby taka mgła świecąca, nie? I co, no mówię, no mgła jak mgła, nie? Ale na tej wysokości to nie wiem, ile to się ciągnęło. Nie wiem, czy to było, nie wiem, 3 metry, 4 metry, to nie za duże było. Ale to, wie pan co, takie moje wrażenie, takie osobiste odczucie tego, co ja widziałam w tym momencie, to było coś takiego jakby to się bawiło, jakby to jakaś była zabawa i usłyszałem, no wydawało mi się, że słyszę śmiech dzieci, nie? Śmiech dzieci, no normalnie, no kurczę, no też nie wiem, która to już była godzina, nie? No to już na pewno tam druga w nocy, to na pewno była, nie? No śmiech dzieci o tej porze to raczej chyba rzadkość. No właśnie, i to, ale i z tej mówię, aha, i jeszcze jak ona się tak przesuwa, a właśnie, ja stanąłem, patrzę na to i tu było takie lekkie światełko z tych garaży, tak na dół. Lekka taka poświata, ogólnie było ciemno, nie? Lekka poświata i tam gdzieś dalej jakieś światełka przy tym domu i tak dalej.
ale że ta mgła się przesuwała, ja stanąłem i ona się przesunęła jeszcze trochę i na chwilę się zatrzymała, nie? Zatrzymała się na chwilę, tak jakby mnie coś to obserwowało, no stanęło, obserwowało, czy te głosy, te śmiechy słyszałem wcześniej, jak ona płynęła. Tak, to możliwe, że było, że ona płynie. Słyszę jakby takie śmiech dzieci, za chwilę to się zatrzymuje, tak, zatrzymuje się, jest przerwa, jest pauza, nic się nie tego i ja wiem, 2 sekundy, 3 sekundy i rusza dalej, nie? I poleciało dalej, ja tylko głową patrzyłem za tym, nie? No, aż tu mówię, papieros mnie oparzył w dłoń, bo stanąłem i się nie ruszam. Papieros mi się puściłem papierosa i to leciało, tak. Tak, coś w tym stylu, tak, że ja szedłem i ja na to naszłem, na to zdarzenie, na tą mgłę ala. Naszłem, bo słyszałem za chwilę śmiech dzieci, naszłem, jakbym wszedł właśnie w tą, bo ja bym mi przeciął drogę tym, dlatego się zatrzymałem. Bo usłyszałem i to zobaczyłem. A miał pan jakieś takie wrażenie, że ta mgła, nie wiem, reaguje w jakiś sposób na pana myśli, pana odczucia, pana obecność? Znaczy, jak stanąłem, to ja próbowałem sobie tak zrozumieć, co to jest. No bo świecąca taka mgła, która składała się z świecących takich kulek jakby, takich delikatnych, takich, no taka poświata z tego się tworzyła ogólnie, nie? Świecąca. Mówię, że to nie jest mgła. I to się zatrzymało i na mnie jakby patrzyło, nie? No wiadomo, że 2 sekundy, 3 i za chwilę ruszyło. I nie wiem już potem, czy też dalej słyszałem te, ale nie, jak dochodziłem, to słyszałem, to już słyszałem, jak dochodziłem, to już słyszałem. Normalnie zabawy śmiech dzieci, nie? W tej mgły. I najpierw to usłyszałem chyba i dopiero zobaczyłem, że to jest taka mgła świecąca, nie? I te dzieci, kurczę, to mnie zaskoczyło, a tam, no i w klatkach, no, dwa potężne psy, które służyły do ochrony, to i one nie zastrzykały, nikt, żaden się nie odezwał. I bo zaraz była ta klatka i zawsze jak ja robiłem obchód, to ja przychodziłem koło tej klatki, no to one już mnie znały, no to tam ten merdał ogonem na przykład jeden, nie? Odchodził, drugi tam chodził w ogóle sobie tam, po te wielkie klatki. One nic, w ogóle nic nie reagowały, te psy, nic. No to takie miałem zdziwienie, no wiem, że to było trochę głupie, nie? No ale jak już pan zadzwoni, co już powiem, to będę miał z głowy to, nie? Bo potem znowu by mnie dręczyło, że mogłem powiedzieć to jeszcze, nie? No to było takie jakieś, i też wiedziałem, tak jak ten facet, mówię ten facet, ta osoba, czy coś tam wtedy w nocy, że czułem tą obecność kogoś, to czułem, że to się zatrzymało, znaczy to, bo to ja to widziałem, ale że czułem, że na mnie patrzy w ogóle, nie? I poleciało sobie spokojnie, tak pomalutku, dalej sobie przeleciało, nie? No bałem się tego dotknąć, bo no było to na wyciągnięcie ręki, nie? Ale obserwowało mnie to miałem takie uczucie, to na bank mnie obserwowało, nie? I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. W kolejnych odcinkach również pojawi się sporo wątków ufologicznych. Aktualnie jestem w trakcie przygotowywania sobie tekstowych streszczeń rozmów z kilkoma słuchaczami, którzy nie wyrazili zgody na emisję nagrań rozmów z nimi na antenie. Będą również prezentowane relacje nadesłane do Radia Paranormalium drogą tekstową. Korzystając z okazji, polecam Państwa uwadze nowy serwis ufologiczny www.uforelacje.pl, zbierający i publikujący relacje o obserwacjach UFO na terenie Polski. www.uforelacje.pl. Wysłuchaliście Państwo 15 odcinka audycji Mówią Świadkowie. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku, Twitterze i YouTube. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl.
radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 36 08 80 02. 36 08 80 02. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com/radioparanormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. W razie, gdyby pod naszymi telefonami nikt nie dyżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.